Jeszcze raz mogę powtórzyć to, co powiedziałem na początku. Absolutny bezwstyd, bezczelność. Aleksander Kwaśniewski pokazał tak naprawdę, że jest zwornikiem pewnego układu. Minister Sobotka został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za niezwykle ciężkie przestępstwo. 3,5 roku więzienia za ujawnienie tajemnicy państwowej, w wyniku której narażono życie funkcjonariuszy wykonujących niezwykle ważne działania operacyjne. No to po prostu jest sytuacja, no ręce opadają, że tak może zachować się prezydent Polski. Dziś korzysta no, tak naprawdę z pewnego przywileju, z którego korzystać się nie powinno. To pokazuje, że jest jakaś nierówność wobec obywateli, że są osoby szczególnie chronione i taką osobą jest dla Aleksandra Kwaśniewskiego pan Sobotka. I dlatego nie sądzę, żeby politycy powinni być właśnie traktowani w sposób szczególny i ułaskawiani w jakimś szczególnym trybie. Jeśli